Cześć! W tym odcinku opowiem Wam o latarce Olight Baton 3 i jej przydatności pracy na służbie. Pokażę miejsca, sytuacje, w których najczęściej używam latarki Olight. Zapraszam do oglądania. Latarka Olight Baton 3. Nie będę się w tym materiale rozwodził nad danymi technicznymi tej latarki, bo nie takie jest założenie tego filmu. Po prostu osoba zainteresowana zakupem zapewne zapozna się na stronie sklepu ze szczegółami typu obudowa, elektronika sterująca oświetleniem czy jakie posiada tryby świecenia. Ja Wam pokażę z mojej perspektywy minusy i plusy oraz miejsca czy sytuacje, gdzie najczęściej używam tej latarki. Mi osobiście nie leży zbytnio w dłoni, czuję, że chwyt nie jest pewny. Gdyby ta grubość była zbliżona na przykład do grubości kiełbasy śląskiej, to byłoby idealnie. No ale wiem, że producent postawił tutaj na moc w niewielkiej obudowie. Po prostu musiałem się przyzwyczaić do chwytu i tyle. A zresztą firmowe pustaki są nie do zaakceptowania, więc małe w dłoni jest piękne. Po kilku miesiącach użytkowania gniazdo micro USB zaczęło poważnie szwankować, że był problem z ładowaniem latarki. Sama ładowarka jest świetnym rozwiązaniem, bo posiada trzy przystawki do podłoża i nie trzeba wyciągać akumulatora do ładowania, a tylko stawiasz latarkę na magnesie i ładujesz. W związku z tym, że ładowarka wcześniej pokazana zaczęła się psuć, byłem zmuszony do zakupu tego oto cuda. Strasznie mnie ta ładowarka irytuje. Za krótkie przewody i zsuwające się z biegunów magnesy. Co prawda wyciągnięcie akumulatora z latarki to minuta 10, no ale nie jest to ułatwienie. Jeśli spojrzeć na to, że ładowarka jest uniwersalna i można ją zastosować do innych akumulatorów, to ok, ale nie dla mnie. Po kilku tygodniach zaczęło coś grzechotać w obudowie USB. Na szczęście wszystko jeszcze działa. Wskaźnik naładowania umieszczony jest na wejściu przewodów USB. Taki plastikowy kołnierzyk, który świeci na czerwono lub zielono w zależności od poziomu naładowania akumulatora. Nie polecam tej ładowarki, chyba że masz cierpliwość, czas, ochotę na figle z magnesami i jesteś masochistą. Do latarki dołączony jest klips, którym zabezpieczam styczek przed przypadkowym włączeniem latarki w kieszeni lub plecaku. W kamizelce taktycznej mam wykonaną specjalną kieszeń, do której chowam latarkę. Gdy zajdzie potrzeba, w 3 sekundy podpinam latarkę w kamizelce na bark, aby rozpisać się w notatniku służbowym. Gdy nie noszę kamizelki, to latarkę wsuwam na klipsy w saszetkę umocowaną do paska od spodni. Pomimo tych kilku minusów, które na szczęście nie dotyczą jakości światła, uważam, że latarka spełnia swoje zadanie. A jak sprawdza się w terenie? Najczęściej latarki używam w przestrzeni otwartej, czyli ulice, parki, skwery. Rzadziej, aczkolwiek tutaj latarka ratuje sytuację, czyli bramy, podwórka kamienic, klatki schodowe w starej zabudowie, piwnice, pustostany. Nie ma wtedy czasu na szukanie włączników światła, więc latarka to drugie oczy. No i oczywiście drogówka. Korytarz piwniczny długości 88 metrów. Gołym okiem z użyciem latarki jestem w stanie dostrzec przemykającą osobę przez korytarz, pod warunkiem, że nie będzie ubrana w czerń. Tak zwana czarna droga. Tutaj widać, że rozproszone światło ma bardzo mało punktów odbicia w dalszej perspektywie. Pomimo tego w tym miejscu kilkukrotnie dostrzegłem osoby oddalone ode mnie na odległość około 100 metrów. W takim oto terenie zielonym, gdzie zadrzewienie i zakrzewienie nie tworzy jednolitej ściany, spokojnie wyłapię delikwenta w promieniu 40 metrów. A podejście do grupy osób w takim terenie to przyjemność, gdy kilka metrów przed nimi odpalę Olighta. Latarki używałem w czasie opadów w deszczu i śniegu, w temperaturach ujemnych i jak do tej pory bez problemów. Zdarzyło się też upuścić latarkę na twarde podłoże lub poleciała z hukiem w czasie interwencji i dalej działa. Typowa klatka schodowa, która występuje w każdym polskim mieście, na problematycznej dzielnicy czy ulicy. Jak widać, 500 lumenów spokojnie wystarczy do oświetlenia. Zapraszam do komentowania i lajkowania. Pozdrawiam i do następnego. Hej!